prawdą, bohater dnia. Hej, doktorze. Zapraszam. Siędzę se. Usiądź sobie. Usiądź. Popatrzmy. Powiedz, z kim się woziłeś przed tym wszystkim? Nie rozumiem, do czego zmierzasz. No, memientes. Bo wiecie, spędziłem kilka lat we wschodnim LA, łatając bandas de motoristas i wszelkie maści bandiero. Poznaję was. A to? Żaden kominek tak nie parzy, amigo. Dobra, nie wróć tego. Samo się zagoi. Ale szrama zostanie. Tylko nie zapomnij wpaść za kilka dni, żebym to obejrzał. Jasna sprawa. Zabawne. Kiedy miasto spłonęło i weszły hordy, dzielnice, które od zawsze się żarły, zjednoczyły się. Walczyły razem. Latinos, Gueros, Chinos, Bloodsi, Cripsi. Ramię w ramię. Porąbane, czego czasem trzeba, żeby ludzie się dogadali, nie? Dzięki. Sędzio, zgłoś się! Taylor dotyka na sędziona! Taylor, trochę czasu minęło. Już się bałem, że za bardzo zbliżyłeś się do tego... gościa, którego trupiłeś. No, jestem blisko i siedzę mu na dupie. Potrzebuję twojej pomocy, stary. Jestem przy małym obozie na południe od Crater Lake. Rzut beretem od South Rim Drive. Taylor, słuchaj. Nie mam pojęcia, co ty wyprawiasz, ale masz... O, nie! Przyjęliśmy w nasze szeregi kilkudziesięciu nowych rekrutów. Witamy. Nie ma dla nas znaczenia kolor waszej skóry. Nie ma dla nas znaczenia, skąd pochodzicie. Nie ma dla nas znaczenia wasza płeć. Tak samo to, czy jesteście homoseksualni, biseksualni, czy transpłciowi. Te kwestie są poza waszą kontrolą. To kwestie, o których zadecydował Bóg. A my je akceptujemy takimi, jakimi są. Natomiast nie akceptujemy kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców, rozpustników, cudzołożników, krzywoprzysięzców, narkomanów i przestępców. Niezależnie od tego, kiedy nimi byliście. To, jak się prowadzicie, jak postępujecie w oczach Boga, to rzecz, nad którą panujecie. Każdy żołnierz czy oficer uznany za winnego dowolnego przewinienia, nieważne jak drobnego, zostanie doprowadzony tutaj, na ten szafot i powieszony. Niektórym z was ta kara może wydawać się okrutna, ale możecie mi wierzyć. Wszelkie nasze kary są aktem łaski w porównaniu do kar, jakie Bóg zesłał na świat poza tymi murami. Nikt z nas nie jest doskonały. Nie oczekujemy doskonałości. Oczekujemy jednak posłuszeństwa, porządku i dyscypliny. Jeśli dostaniemy to od was, wygramy tę wojnę. Kompania, rozejść się. Thank you.
Sęcio, zgłoś się. Taylor do Deacona St. Johna. Taylor, trochę czasu minęło. Już się bałem, że za bardzo zbliżyłeś się do tego gościa, którego tropiłeś. No, jestem blisko i siedzę mu na dupie. Potrzebuję twojej pomocy, stary. Jestem przy małym obozie na południe od Crater Lake. Rzut beretem od South Rim Drive. Taylor, słuchaj. Nie mam pojęcia, co ty wyprawiasz, ale masz... O, nie! Taylor? Taylor! O, jasny chuj. Na razie nie mam więcej. St. John to porucznik Whittaker. Odbiór. Przełączam na kanał prywatny. Poczekaj. Deacon, jesteś tam? Jestem. Słuchaj, bo rzuciłem okiem na formularz i widzę, że potrzebujesz krzemianu. No, krzemian. Używam go jako środka destylującego w chromatografii kolumnowej. A chromato co? Kolumnowej? Wybacz, to po prostu część moich badań, która akurat idzie naprawdę dobrze. Czyli... Krzemian. Gdzie go znajdę? Myślałam, że zaznaczyłam to na formularzu. Czekaj. Dobra, na południowy zachód od nas jest sklep niedaleko Mazama Village. Tam powinieneś coś znaleźć. Dobra, jasne. Dziękuję. Przepraszam, zapomnij. Kontynuujcie, kapralu. Tak jest, proszę pani. Porucznik. Bez odbioru. Krzemian. Co to w ogóle jest krzemian? Jestem. Wiem, że mamy dużo do omówienia. Proszę pani? To prywatny kanał. Dick. Słucham cię. Chcę, żebyś wiedział, że mówiłam szczerze co do tego, żebyś został i pomógł. Wiem, że to dla ciebie niełatwe być tutaj w taki sposób. Hej, a gdzie niby miałem pójść? Poza tym, gdybym odszedł, kazaliby mi oddać tę fajną czapkę. Zaczynam ją nawet lubić. Serio. No na pewno. No dobrze. Dobra. Koniec tego. Muszę wracać do pracy. Drożdże wypełniły już kilka szalek Petriego. Dobra. Tylko zostaw mi kilka tych białek. Zrobiłem się strasznie głodny. Jasne. Porucznik Whittaker bez odbioru. Zgłoś się! Cofnąć się do cholery! Cofnąć! Słyszeliście? Cofnąć się! Cofnąć się! Russell, raport. Sir, robiliśmy kurs zaopatrzeniowy i próbowaliśmy dostać się do Szemold, kiedy natrafiliśmy na największą hordę w życiu! Cholera, ruszyć dubska! Dalej! Ruchy! Słyszeliście kaprala! Kapralu, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Zabierzcie stamtąd ludzi. Nie jesteśmy gotowi do walki, zrozumiano? Tak jest, sir! Nie trzeba mi dwa razy powtarzać. Bez odbioru! Dalej, jazda! Ruszamy! Wycofujemy się! Jazda! Ruchy, ruchy! Kurwa, trzy ruszy! Kapralu St. John, jesteście tam? Macie się zgłosić do mnie w sztabie przy najbliższej okazji. Tak jest. Oczywiście, sir. Bez odbioru. Dalej, pływaj tu. Powiedz, gdzie jest obóz. Pierdol się. Gość chyba nas nie słyszy. Zobaczmy, co można na to poradzić. Nic wam nie powiem, kurwa. A teraz mnie słyszysz? Co? Hello? Wypierdalać mi zim. Jak myślisz? Może opchniemy to w obozie wojskowym? Będzie parę kredytów.
Już idę, Taylor. Trzymaj się. Widziałem coś. Ktoś tam jest? Kurde, kogoś widziałem. Zacieraj się, Majniku! Co? No jak ci się to podoba? Zadzierasz z moim kumplem? Podobają ci się tortury? To co powiesz na to? Kiedyś się zatrzymał. Po prostu biegnie! Zadzieraj z moimi kumplami! Ja to wezmę. To już ostatni. Muszę się tylko dostać do środka. Mam cię. O nie, stary. Nie mogę. Sam się prosiłeś. Jak się trzymasz, Taylor? Wiesz, szczerze powiedziawszy, miewałem lepsze dni. Dobrze. Okej, Jezu. W porządku. Słuchaj, kolego. Weź to i trzymaj przy głowie, dobrze? Okay. A teraz skup się. Zostań tu. Zaraz zadzwonię do kapitana Curry'ego, żeby kogoś po ciebie przysłał. Łapiesz? W porządku, stary. Tak, tak. Kapitanie Curry, tu kapral St. John. Odbiór. Tu Curry. Jestem tu z porucznik Whittaker. Sprawdzamy twoje postępy. Kapralu, powiedziałam kapitanowi Curry'emu. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Bardzo dziękuję. Miło to słyszeć, ale to nie dlatego się zgłaszam. Kapitanie. Co ty na to? Bardzo dziękuję. Miło to słyszeć, ale to nie dlatego się zgłaszam. Kapitanie, niedaleko Southland Drive jest obóz maruderów. Maruderzy? W pobliżu wyspy? Nie, słuchajcie. Nie. Ja już zajebałem to sobie, ale mam tu rannego. To szeregowy Taylor. Jezu, nic mu nie jest? Szeregowy Taylor? Co on tam robi? Tak, przeżyję, luz. Tylko nie mam pojęcia, co tu robił. Musicie wysłać doktora kapitana Jimeneza i jakichś ludzi, żeby go stąd zabrali. Zaraz podeślę wam współrzędne. Zaraz do niego pójdę i dam mu znać. Bez odbioru. Taylor, jak się trzymasz, stary? Jak mówiłem, bywało lepiej. Wiesz, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że już nie krwawi. A nie, a jednak. Okej. Okay. Pomoc jest już w drodze. Trzymaj się. Chcesz, żebym wrócił? Zaczekał z tobą? Nie. To znaczy, nic mi nie będzie, serio. Naprawdę. Wpadnę później do lazaretu. Zobaczę, jak się masz. Widziałem, jak tam jest całkiem przytulny.
Kapitanie Corey, tu kapral St. John. Odbiór. Tu Corey. Jestem tu z porucznik Whittaker. Sprawdzamy twoje postępy. Kapralu, powiedziałam kapitanowi Coreyemu. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Bardzo dziękuję. Miło to słyszeć, ale to nie dlatego się zgłaszam. Kapitanie, niedaleko Southland Drive jest obóz maruderów. Maruderzy? W pobliżu wyspy? Nie, słuchajcie, nie, ja już zajebałem tych skupień, ale mam tu rannego. To szeregowy Taylor. Obcięli mu kurwa ucho. Jezu, nic mu nie jest? Szeregowy Taylor? A co on tam robił? Ach, przeżyje, luz. Tylko nie mam pojęcia, co tu robił. Musicie wysłać doktora kapitana Jimeneza i jakichś ludzi, żeby go stąd zabrali. Zaraz podeślę wam współrzędne. Zaraz do niego pójdę i dam mu znać. Bez odbioru. Taylor, jak się trzymasz, stary? Jak mówiłem, bywało lepiej. Wiesz, wydaje mi się, że już nie krwawię. A jednak. Okej. Okay. Pomoc jest już w drodze. Trzymaj się. Chcesz, żebym wrócił? Zaczekał z tobą? Nie. Znaczy, nic mi nie będzie, serio. Naprawdę. Wpadnę później do lazaretu. Zobaczę, jak się masz. Widziałem, jak tam jest. Całkiem przytulnie. Na pewno lepiej niż tutaj. No bez dwóch zdań. No, wiem, o czym gadasz. Tylko nie sprawiaj doktorkowi zbytnich kłopotów, co? Słyszałeś? Deacon, bez odbioru. O Jezu, coś tu się stało. Ciekawe, czy ci biedacy mieli przy sobie coś wartego uwagi. Jestem na miejscu, w Krzemianu. A, wszystko zabite dechami. Muszę znaleźć wyjście. A, dobra, dzieciaki. Jak włazicie do środka? Może tędy? Chyba uda mi się tu wdrapać. No to jazda. Jakiś rodzinny sklepik. A tylko gdzie jest ten pieprzony Krzemian?
Proszę bardzo. Krzemian. Idealnie. To teraz... Tylko muszę się stąd wydostać. Ktoś chyba nie wiedział, jak się parkuje. No dawaj, suko. Tak. Dobra, jasne. Parkuj sobie, gdzie chcesz. Zamknij się, Jezu. Sara, jesteś tam? Mam ten krzemian, który... Kapralu St. John, tak, jestem. Mam spotkanie z porucznikiem Weaverem. Kapralu St. John, to kiedy wykonasz dla mnie jakiś nowy kurs? No nie wiem, bo... Weaver! Kapralu, zgłoście się do mnie, jak wrócicie na wyspę. Whittaker bez odbioru. Doktorze, jesteś tam? Tu kapral St. John do doktora Jimeneza. Odbiór. No, St. John, jak tam ręka? Dobrze. Ta maść, czy co to tam jest, no, działa naprawdę dobrze. Może lepiej sam to ocenię. Hej, a tak w sumie, to chciałem zapytać, jak dobrze zna pan porucznika Weavera? Porucznika Weavera? Znam go tak samo jak innych oficerów. Czemu pyta? Sam nie wiem. Ja tylko, bo robię dla nich trochę kursów, znaczy... Weaver, jak Boga kocham! Co, boisz się odrobiny konkurencji? Wynocha stąd! Jakiś problem? Pani? Nie, tak sobie gadamy, kapralu. Przepani? O co wam poszło? O nic, po prostu... Weaver sądzi, że każdy problem można rozwiązać, paląc wszystko do żywej ziemi. Pieprzony chuj. Racja, jebać go, masz. Dziękuję. No tylko... Co znowu, Nico? Nie dziękuj mi. Zawsze jak mi dziękujesz, ląduję tylko z nowym, zasranym formularzem na jakiś szajs. Zasranym? Ja... To tak traktujesz moją pracę? Nie tak. Tak oceniasz wszystko, co tutaj robię? Nie. Oczywiście, że nie to. A wiesz, ja nawet nie łapię, czemu wciąż tu jesteś. No to pozwól, że cię oświecę. Przez całe ostatnie 2 lata zabijałem świrusów. Raz za razem także wręcz. Tak bliska, że aż czułem mięso gnijące mi między zębami. Więc jeżeli pracujesz nad czymś, co załatwi ich wszystkich, jebać to, wchodzę. Ale jeśli mnie tu nie chcesz, to wiesz, wystarczy rozkaz. Przepani. Deacon, czekaj. Przepraszam, okej? Wiesz, ja przecież... Przecież... Jezu, posłuchaj się. Dzięki. Doceniam twoją pomoc.